Właśnie pojawiła się informacja, że pakowała was stylistka i agent i to naprawdę było tak, że nie mieliście wpływu na to i nie wiedzieliście i polegaliście tylko na ich wyborach? Tak, no był tutaj, informacja była do Bartka, stylisty Małgosi, który dostawał informacje, gdzie jedziemy, do jakiego miejsca, no bo chodziło o to, czy zabrać rzeczy ciepłe, czy zabrać coś, bo będzie zimno, więc on to wszystko nam organizował, to prawda. Był taki moment, że raz dowiedzieliśmy się dopiero na lotnisku, widząc bilet, w jakie miejsce zmierzamy. Oczywiście my też często dorzucaliśmy coś tam od siebie, no bo jednak są takie rzeczy, w których tak czy inaczej chcieliśmy ze sobą zabrać, ale w dużej mierze to jest prawdziwy, jak to się mówi, news, że tutaj stylista, on wiedział, w ogóle wszyscy, czy Małgosia agent, czy styliści, oni wiedzieli dużo więcej od nas, ale oni nam tego nie mówili, też po to, żeby nie popsuć tego wszystkiego, bo też, co jest chyba siłą tego programu, to jest energia, to jest zaskoczenie, to nie jest nic nadgrywanego. My nie jesteśmy aktorami, my nie będziemy odgrywać roli, bo wiemy, co będziemy robić i tak naprawdę teraz na potrzeby programu czy kamery zaczniemy to grać. Nie, tam wszystko, co robimy, jest pełen spontan, jest to prawdziwe i jest to zaskakujące dla nas, więc nikt nie powiedział nam ani słowa.